raz jeszcze witam wszystkich najserdeczniej. Podczas dzisiejszego spotkania zastanowimy się nad tym, czym jest sukces, jakie jest miejsce katolików w świecie mediów, w świecie kultury, czy katolik powinien być człowiekiem sukcesu, czy być może nie powinien się wychylać, a być może jest do tego wręcz zobowiązany. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, pan Dariusz Kowalski. Pan Dariusz Kowalski jest polskim aktorem filmowym, teatralnym. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Występował w wielu teatrach, w Teatrze Studyjnym imienia Juliana Tuwima w Łodzi, w Teatrze Lubuskim imienia Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Od 1998 roku jest związany z Teatrem Nowym w Łodzi. Zgadza się? Panie Dariuszu, bardzo serdecznie w imieniu organizatorów, w imieniu publiczności dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie. Przed spotkaniem dowiedziałam się także o jednej ciekawostce, o której jeszcze nie przeczytałam w żadnym z mediów. Mianowicie był pan także studentem tej uczelni. Tak, w latach 82-84 studiowałem dyrektor. Witam serdecznie wszystkich. Witam bardzo serdecznie. Bardzo cieszę się z tego, że dotarł nasz drugi gość. Pan Tomasz Zbilewicz, zapraszam serdecznie. I wtedy byliśmy dumni na miarę, że takie czapki mamy i je nosimy. Czapek nie nosimy. Ja byłem tylko 2 lata, także to. I studiowałem na smyczkowej właściwie. A nie, to był taki niedokończony studia, bo poszedłem do szkoły teatralnej, także właściwie. A tam mieli inne czapki. Tam mieli, różne. Łazeńskich najwięcej.
jakie czapce chodzi? Tak, bo ja jestem jeszcze studentką tego uniwersytetu. Drodzy panowie, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby poruszyć bardzo ważny temat. Temat obecności wiary, wartości w świecie mediów, w świecie znanych osób, w świecie kultury. Chcemy porozmawiać o tym, czy katolicy powinni dążyć do sukcesu, czy w ogóle jest sukces. Jaką rolę Bóg i wiara odgrywają w życiu osób, tak zacnych gości, z jakimi dzisiaj się spotykamy. Proponuję rozpocząć od prostego pytania, aby podzielili się panowie refleksją na temat sukcesu. Czym jest sukces w życiu człowieka? Jest pan chciałby zacząć, czy powinna wyznaczyć? Lub poprosić. Jest ważne, jest jak próbowałem robić jakieś notatki. To jest taka trema, że idzie się na uniwersytet, prawda? Także no, takie różne swoje notatki. Jak porządny student. No, kiedyś no, jest szansa na to, żeby to właśnie nadrobić i zostać tym porządnym studentem chociaż na chwilę. Kto miałby odpowiedzieć na pytanie. Tak sobie pomyślałem, kto ma na to odpowiadać, czy może. Zacznijmy od tego, czy osoba, która jest świadoma swojej wartości, czy też osoba, która swoją wartość upatruje w tym, co inni o niej powiedzą, wtedy dla każdej z tych osób sukces będzie czymś innym. Czy sukces to jest coś, co właśnie inni we mnie widzą, czy jak mnie postrzegają, czy jest to jakaś wartość wymyślona. Czy dla mnie sukces to jest to, że człowiek żyje zgodnie z, że robi w życiu to, co lubi. Sukces w takich kategoriach, no, ogólnie o wartości przyjętych w tym świecie. Człowiek robi to, co lubi, że żyje w zgodzie ze sobą, że ma w życiu cel. W moim zawodzie, w aktorstwie, za sukces uważam to, że człowiek jest w stanie się z tego uprawiania tego zawodu utrzymać. To dla mnie znaczy sukces. Teraz w tym sensie, no, czuję się człowiekiem, który osiągnął w życiu sukces, bo ma rodzinę kochaną, bo ma zawód, który lubi. Robi to, co lubi, a przynajmniej to, co chciałem w życiu robić. Teraz już mam to, co chciałem. Czasem myślę, no, tak się uparłem na to być aktorem. Znaczy, drogą były między innymi te studia tutaj. No, w końcu Pan Bóg powiedział, no to masz, jak już bardzo chciałeś, to masz. No, bo 4 razy zdawałem tej szkoły. Czyli robi to, co chciałem w życiu robić, no i ma przyjaciół. To jest sukces, no. Żyje tak, jak chce żyć. No i dla mnie to jest sukces. To tyle. Dziękujemy bardzo. Tomasz Sobilewicz, pana refleksja na temat sukcesu. Każdy z nas ma w życiu jakieś cele, tak sobie. Kiedy przeglądałem tutaj, ja przepraszam, ja nie mam taty. Może to dlatego nie będę tak składnie mówił, jak mój poprzednik, ale myśląc o sukcesie, mam na myśli realizowanie pewnych celów, które sobie jakoś tam wyznaczamy. W pewnym momencie, tak na studiach sobie to zdałem przede wszystkim sprawę z tego, że życie na studiach płynie według poszczególnych sesji. Wiadomo, że jest materiał, później kończy się egzaminem. To jest mój cel, to muszę właśnie spełnić, to muszę naliczyć, a jeżeli nawet mi nie pójdzie, no to prawda, podejmuję kolejne próby.
ja później sobie tak na dobrą sprawę chyba bardziej znając tego, co to jest sukces, kiedy już założyłem rodzinę, kiedy postanowiłem marzenić się, kiedy przyszły dzieci na świat, bo to jednocześnie zrównało się z tym czasem, kiedy zacząłem pracować w szkole. Mając przed sobą młodzież, ja pracowałem w szkole średniej, tak i to przez 14 lat. Miałem przed sobą różnych młodych ludzi. Chłopaki wtedy myśleli przede wszystkim o muzyce metalowej. Dziewczyny, no też trzeba było się zastanowić, jak dotrzeć do nich, żeby nie myślały o tym, jak jutro mają się ubrać, tylko żeby skoncentrowały się na tym, co to jest ta geografia i na tych treściach, które ja tam dawałem. I wtedy też im tłumaczyłem, słuchajcie, wy macie jakieś swoje cele, trzeba jakoś tam realizować. Ja podaję pewną wiedzę, chciałem, żebyście by tą wiedzę przyjęli w jakiś sposób. To później zastosowali gdzieś w życiu. Ale pamiętajcie o tym, że ja tej wiedzy będę od was wymagał. To będzie jakimś tam poszczególnym celem. Małe cele to jest to, żeby być przygotowanym na następną lekcję, bo ta wiedza się przyda do kolejnych zagadnień, później do jakiegoś zaliczenia, a na koniec roku tym celem właśnie jest odpowiednia ocena, ta dobra, odpowiednia ocena. No i wtedy z tych małych celów, które będziecie zamieniać w swój sukces, będziecie podążać tym swoim rozwoju gdzieś tam dalej. I kiedy pojawiła się, no właśnie, już Marta na świecie, to były te nasze też kolejne jakieś wyzwania. Życie stawiało przed nami jakieś tam, nie chcę używać problemy tego sformułowania, jakieś kwestie do rozwiązania, prawda? Dziecko płacze, nie wiadomo, czy mu się coś źle przyśniło, czy boli, czy jakieś inne sprawy, no i to rodzice muszą w jakiś sposób rozwiązać ten problem, prawda? Więc albo dać na ręce, albo przywinąć, albo nakarmić, albo, nie wiem, coś zaśpiewać. Jakichś takich zagadnień pojawiło się coraz więcej, no i trzeba było podejmować decyzję, trzeba robić to, tamto, siamto. No, i wydaje mi się, że jeżeli mam myśleć o sukcesie, to jest właśnie realizacja tych swoich celów, które w jakiś tam sposób tkwią we mnie. No właśnie, i tutaj jeszcze jedna taka kwestia, którą tutaj poruszył mój poprzednik. Cel, czy to jest coś, co i sukces, to jest coś, co ma służyć mojej osobie, czy ewentualnie w szerszym pojęciu osobom także, które są naokoło mnie. Dzisiaj spotkałem się z takim jednym ciekawym pojęciem, że miłość to jest między innymi rezygnacja ze swoich jakichś tam planów, ze swoich, miłość czasami wymaga poświęcenia. Czy to też jest sukcesem? No jeżeli to moje poświęcenie w jakiś sposób służy drugiemu człowiekowi, to chyba tak. Jeśli stracę troszeczkę tej radości piłka, ale z drugiej strony wiem, że jestem tutaj z wami i wiem, że też może to gdzieś tam jakoś zaowocuje, więc to też będzie jakiś, prawda, sukces nasz. Natomiast w tym odniesieniu życia takiego zgodnego z wiarą, zgodnego z własnym sumieniem, dla mnie osobiście sukces to jest zaplanowanie sobie jakiegoś celu poprzez chociażby marzenia, a później dotarcie do takiego stwierdzenia, że jest dobrze, fajnie, dojechałem, prawda? Można by powiedzieć, przepraszam, jeśli mogę coś dodać, że sukces to miłość, tak? Czyli rezygnacja z siebie to jest sukces, może tak, jeżeli człowiek, którego spotykam, odchodzi z tego spotkania radosny i czuje się wzbogacony, to jest sukces. To jest taki sukces każdego dnia. Sukces składa się, życie składa się z tych dni, szczególnie jeśli wieczorem kładę się spać i mogę Panu podziękować przynajmniej za jedną rzecz, dobrą, którą zrobiłem, to jest sukces. Tak w ogóle sukces, jak sobie wyobrażam, tak jak taką sielankę, taka duża rodzina, dziadek, babcia, ja jestem tym dziadkiem, babcia to moja żona, wokół pełno wnuków, wszyscy radośni, spotykają się. To jest dla mnie sukces. Gdzieś tam siedzą, jest słucha. Czy dobrze rozumiem, że też ten aspekt rodziny się pojawia? Tak. Sukces życiowy, tak zwany, wszyscy mówią o życiowym sukcesie, tak? A nie to, że tam ktoś mówi cały czas, jesteś świetny, jesteś, tak? I wszyscy mi zazdroszczą czegoś, że coś tam ma, coś to było, co według kogoś tam jest jakąś wartą, ale to, czy jestem, czy powiedzmy, jakaś ilość osób duża mówi
mi coś tam dobrego, czy to, że tam to jest jakieś 100 osób, 1000 osób, 10 tysięcy, czy tak ta widownia telewizyjna, która jest na początku, prawda, że mu bije brawo, czy to jest to, nie? No, dla mnie to akurat nie, bo to mnie nie określa, to mnie jako osoby nie określa, tylko gdzieś tam ten sukces, to jest takie powodzenie z sobą, trzeba tutaj od tego jakby wyjść, jeżeli nie ma tego powodzenia ze sobą, to choćbyśmy w czyichś oczach byli, nie wiem, jakimi ludźmi sukcesu, to po prostu bez tego powodzenia, do tego sukcesu nigdy nie będziemy odczuwać. Tak to rozumiem. Tak, panowie oboje, mówiąc o sukcesie, powiedzieli o obrotach. Tak, panowie, tak, mówiąc o sukcesie. Chciałem studiować polonistykę kiedyś, ale... Panowie zwrócili uwagę na jedną wartość. Tą wartością jest rodzina, miłość. Podejmując refleksję na temat współczesnej kultury, można odnieść wrażenie, że wartości ewangeliczne chrześcijańskie są niestety rzadziej obecne niż wartości jakieś relatywne. No, dowodem na to jest to, że w 95% amerykańskich filmów o miłości para zakochana musi kończyć w łóżku. To jest jak... Rozpoczynać. Tak się raz trochę chyba zaczynało, prawda? To takie sceny, kiedy oni się rozstają i chcą się pytać, jak ty masz na imię? Przepraszam. Dlatego chciałabym poprosić pana o taki komentarz do współczesnej kultury, do obecności wartości katolickich, ewangelicznych we współczesnej kulturze, także w Polsce. Kto pierwszy? Proszę wyznaczyć. Może teraz będzie taką zmianę. Teraz poprosimy pana do naszej. Znaczy, moim sukcesem będzie to, jeśli ten korek odchodzi. No dobrze. No, brawo, wiemy wszyscy. Życie jest piękne. To prawda, że czasy nam się niesamowicie zmieniły. Ja pamiętam tutaj podczas tych moich lat, kiedy spędzałem dużo filmu na Uniwersytecie Warszawskim, wtedy Polska była na zakręcie takim dziejowym, przemiany społeczne, stan wojenny, gdzieś tutaj ten wątek wolności, solidarności, demokracji, otwartych mediów z drugiej strony. Jeszcze system komunistyczny, nagle wtedy okazało się, że Kościół w tym ze swoimi wartościami nagle okazuje się bardzo cenną rzeczą. Wielu aktorów, ludzi związanych ze sztuką, z kulturą, artystów nagle obraca się w stronę Kościoła i wyraźnie gdzieś tutaj, prawda, idą tą samą drogą. I wtedy rzeczywiście Kościół był bardzo popularny. Wtedy pamiętam wiele spotkań z ludźmi. Sztuki odbywało się właśnie w kościołach. Ja tylko w tej chwili nie pamiętam, czy to między innymi było związane z tym, że teatry były bojkotowane. Tak, prawda? Dobrze, przepraszam. No, dzisiaj z kolei okazuje się, że po przemianach roku 90 nagle Kościół już stoi zupełnie z boku obok tego całego nurtu, który w tej chwili mamy, prawda? Czyli tego wczesnego kapitalizmu, dochodzenia do pewnej jakiejś rozsądnej, dojrzałej gospodarki, gdzie każdy powinien myśleć o swojej przyszłości w aspekcie zapewnienia swojej przyszłości. Niestety, ale w Polsce bardzo często drogi usianej jakimiś nieczystymi ruchami i nagle okazuje się, że w tym takim pędzie do przodu za tym pieniądzem, za dobrobytem XXI wieku, te wartości, które jeszcze 30 lat temu były niesamowite ważne, w tej chwili są już całkowicie niepopularne. Mało tego, że niepopularne, to dosyć często jeszcze wyśmiewane. Miałem przyjemność wczoraj, w środę, tak? Nie, dzisiaj jest piątek, tak? W środę miałem przyjemność być gościem Radia Plus u Roberta Tekieli. Również rozmawialiśmy na
na te tematy i robię za tobie pytanie bezpośrednio, czy pracując w mediach, ty się nie wstydzisz tego, że z tymi wartościami jesteś tam obecny. Ja mówię, ale czego mam się wstydzić? Ja swojego czasu doświadczyłem, dzięki wierze, wiele znamienitych rzeczy, widzę sens wiary przede wszystkim, spotkałem w swoim życiu Pana Boga i ja nie mam się czego wstydzić. No, dla mnie te wartości są podstawą mojego życia. Jak to jest dokładnie w pewnych sytuacjach? No normalnie wiadomo, że kiedy wyjeżdżamy na pogodę wyjazdową i że jeżeli nadajemy piątek, sobota, niedziela, to ja w niedzielę albo wstanę wcześniej, pójdę do kościoła, później dołączę do kolegów, albo sobie tak zorganizuję czas, żeby w trakcie między jedną drugą transmisją pójść na prawieckie, czy też wieczorem po powrocie do domu. Pamiętam, że była też kiedyś taka sytuacja, znowu wrócę do piłki. Mam wielu takich kolegów, no, u nas w telewizji pracują różni ludzie, ale generalnie łączy nas to, że lubimy grać w piłkę i kiedyś pamiętam przed jakimś treningiem tam zaczęły rozmowy jakieś takie na temat spraw damsko-męskich, męsko-damskich, na temat jakichś takich podbojów swoich właśnie takich i tak dalej. No i mówi jedno, tam tego oczywiście wszyscy słuchają, mówi drugie, jak to było na ostatnio gdzieś tam na jakiejś prywatce, co to się tam działo w latach 80. i każdy następny ktoś tam coś dorzuca, no i w pewnym momencie jak gdyby ta kolejka już tam doszła do mnie. A ja mówię, kochanie, ale ja mam swoją własną żonę, ja nie potrzebuję szukać żadnych przygód. No i wtedy cisza się zrobiła. Mam nadzieję, że ta cisza coś tam niektórym dała do myślenia. Ale to też dla mnie było takie właśnie wtedy popowiedzenie się za pewnymi wartościami, którym staram się być cały czas oddany i które są dla mnie ważne. I wydaje mi się, że może nawet w tym naszym życiu nie chodzi o to, żeby chodzić z Biblią, prawda, i krzyż mieć na piersiach, czy każdego nawracać. Dlaczego nie? Ja dopomniałem sobie, dlaczego nie chodzić z Biblią? Nie, ja zaraz powiem. Uważam, że ważniejsze jest to, żeby swoją postawą świadczyć o pewnych wartościach. Jeśli ktoś bardzo będzie zainteresowany, to wtedy w jakiś tam sposób zwróci się do mnie, zapyta i będziemy rozmawiać. Tak jest mój punkt widzenia, ale proszę bardzo. Nie, ja przepraszam, że wszedłem w słowo, to tak żartobliwie troszkę. Chciałem na propos tego powiedzieć, że cóż mówi się o tym, że tak a propos też tej piłki nożnej, tego wszystkiego, mówi się, że ludzie mają w życiu jakieś tam swoje idoli, że mu się podoba, ja powtarzam w tej chwili za moim kolegą wykładowcem SGH, kiedyś na pewnym spotkaniu tak właśnie powiedział, że ktoś mówi, a ja mam tam, moim idolem jest Małysz, bo to świetny sportowiec, ktoś tam jeszcze mówi o kimś innym, a mówić o Jezusie, to jakiś obciach jest. To nie jest obciach mówić, że na Małysza to jadę po prostu tam 400 km i będę stał w zimnie i masz, a dla Jezusa za mogę zrobić. To jest jakieś coś dziwnego. Gdzieś to z tej współczesności jakoś jest wybierane, prawda? Że o tym się nie chce jakoś rozmawiać, nie chce słyszeć. Ja doświadczyłem czegoś takiego, od czasu do czasu tam się do mnie ktoś zwraca, że dzieje w jakimś wywiadu. Nie lubię tego robić, bo wiem, że to nie chodzi o to w ogóle, co ja mam do powiedzenia, tylko żeby jakaś wyszurka została wypełniona i najchętniej, żebym powiedział właśnie, która to jest moja żona i mam kochanek i gdzie mieszkam i w ogóle dojeżdżam do pracy, wozem drabinia z tym, jak mam samochód, takie rzeczy mi się interesują. I zapytała mnie dziennikarka, czy mam w życiu jakieś zasady. I powiedziałem, że no, mam dokładnie 10. 10 zasad, czy co mnie boli takiego w życiu? No, boli mnie to, że nie zawsze ich przestrzegam. I później dostaję do autoryzacji tekst i nie ma tego wątku w ogóle. Nie ma po prostu. Za to jest coś dopisane. Napisała tam, coś tam zmyśliła, że to niby ja powiedziałem, dodała jakieś pytanie, że tak sobie coś tam posklejamy. Ja odpisałem, że no dlaczego coś tam tutaj dodaje, czego ja nie mówiłem. Jakoś wydłuża moje zdania, tynkuje trochę tam, żeby to zwiększyło objętość. No, ona mi odpisała, że no trochę brakowało tam
trzeba było wypełnić wiersz okresami. No to proszę wziąć to, co pani wyrzuciła od tych. Tak. Dlaczego tak nie? No bo to nie jest, nie jest cool, bo Jezus nie jest, Jezus nie jest cool, bo Jezus mówi wyraźnie, że jest czarne, jest białe. Dzisiaj szarość jest w modzie, latywista, co pani powiedziała. Jezus mówi, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj żony, to wszystko wolne. To samo, co ojciec przed laty powiedział, przed narodowi wybranemu. Jezus to samo opowiada i to daje. Największy rewolucjonista w historii to jest Chrystus, który powiedział, to najważniejsze przekazanie Starego Testamentu to było kochaj bliźniego jak siebie samego, a Jezus powiedział, kochaj tak jak ja was umiłowałem. Te dwa słowa, ja was, to jest dopiero rewolucja. A nie tam Che Guevara, tam ktoś jeszcze. Noszą ludzie te koszulki z Che Guevara, z tym jakimiś gwiazdami. Największy rewolucjonista to był Jezus, który mówił, no tak, tak jak ja, czyli co, masz umrzeć do tego drugiego, czyli tak. No. To jest prosty przekaz, tego nie ma, są media, no, gdzie tu oglądalność? Gdzie tu oglądalność? Nie zabijaj. No to gdzie te filmy wszystkie? Gdzie trup się ściele, więc to nieco załóż? No to gdzie te miłosne historie, te filmy całe, po prostu te romantyczne jakieś takie, no, gdzie to wszystko będzie? Kiedy i co to będzie oglądać? Także no, pytanie było o obecność wartości chrześcijańskich, tak? One są, no tak, takie są, no już nawet, no, niektórzy krzyczą, że oproszą, wołają tolerancję, tak? Jak się mówi, jakiś biskup tam kiedyś powiedział, któryś z biskupów, chyba w dzienniku ukazał się wywiad, mówił o szatanie i nagle podniósł się warun. Co ten biskup tu ludzi, diabłem straszy, co on zgłupiał, co to średniowiecze jest. Czy nagle Kościół mówi, że jest tak? Co tam, co on tam to namówić, jak mam myśleć? No. Bo to jest, bo to są jasne przekazy, bo to, są, bo to jest czerń i biel. Nie ma szarości. Krótkie, krótkie pytanie, krótkie odpowiedzi po prostu. Może to nie jest atrakcyjne. Uniżenie się, ofiarowanie się, rezygnacja z siebie, to o czym tutaj słyszeliśmy, prawda? To jest co? To jest, partner? Nie, musisz siebie, ty jesteś, ty musisz sobie, ty zasługujesz na to, ty jesteś tego warta, reklama, jakaś kobieta, zdjęcie i krem, tak? Jesteś tego warta, czego jesteś warta? Tego kremu, tam, kremu, czego? Ty siebie, musisz siebie doskonalić, musisz siebie, tak? Musisz ładować w siebie, musisz... To jest cały czas, jeszcze może nawiążę do tego, tej pierwszej rozmowy, o tym sukcesie, o tym, o tej jakiejś sławie, to co pani powiedziała. Czy to jest w ogóle dobre, czy no, sława zdobywa się dzisiaj dla niej samej. Jeżeli sława zdobywana dla niej samej, no to nie jest czymś dobrym, to jest coś, co... Ja się zastanawiam, z czego to w ogóle wynika? Z czego to wynika? To dążenie takich ludzi do tego, żeby być na świeczniku, nie? Żeby nie być w tej szarej masie, tylko w tym reflektorze, w świetle, tak? Co media dają, że teraz ja... Co, zobaczcie, co ludzie robią, żeby tylko zaistnieć. Rozbiorą się po prostu, upokorzą się. Jakieś są te programy, nie wiem, nie mam telewizora, ale czasami tam gdzieś tam mi coś wpadnie, na w teatrze, na portierni, jak stoję, mam przerwę, próbuję czy spektaklu i coś tam portierze oglądają, że ludzie wyciągają jakieś swoje prywatne historie, są takie jakieś talk show, takie jakieś robią z siebie wariata, tylko po to, żeby zaistnieć. Potrafią się upokorzyć zupełnie jakby ten... Gdzieś to chyba wynika z deficytu miłości gdzieś tam w głębi. Z tym, że to jest takie mylenie podziwu z miłością. Ten podziw, który mi ktoś ofiaruje, to nie jest miłość. I tego mojego deficytu miłości nie, tej pustki nie wypełni. To przypadnie jak w czarną dziurę. Kolejne brawa, kolejne oklaski. Człowiek chyba tego szuka, żeby potwierdzić swoją wartość. Bo może zapomniał o tym, że w oczach Boga jest jedyny, niepowtarzalny, że Pan Bóg go kocha takim, jaki jest. I że mnie jako aktorowi żadne brawa niczego nie dodadzą, choćby nie wiem jakie. Ani żadne gwizdy niczego mi nie zabiorą po prostu. I właśnie takim antidotem może na to